Cześć, 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 witajcie. Pytanie na początek. Czy wiarę można wycenić? I odpowiedź oczywiście, że tak. Bo jeżeli chcecie wiedzieć, to tak naprawdę wycena Bitcoina to nic innego jak tylko wyłącznie wycena wiary w Bitcoina. Czyli zobaczcie, jeżeli przekroczyliśmy już ogólnie market cap na poziomie 1,7 tryliona, czyli biliona po polsku dolarów, a jeżeli chodzi o sam market cap Bitcoina ponad 1 trylion dolarów, czyli bilionów po polsku, to zobaczcie, że to tak naprawdę jest nic innego jak wiara w to, że coś jest tyle warte przez ogrom ludzi na całym świecie. To jest tylko i wyłącznie wiara. Tak samo jak wiara, jeżeli chodzi o dolara, tak samo jak wiara, jeżeli chodzi o złotówkę, tak samo jeżeli chodzi o euro czy innego rodzaju waluty światowe. To wszystko jest w, na podstawie tylko i wyłącznie wiary, że ktoś kiedyś ci coś pokryje, jak na przykład dolara, bo być może kiedyś ktoś nie pokryje tego dolara i nie będzie chciał go nawet brać do ręki, tak samo jak złotówki, euro czy innych walut światowych. Także to jest tylko i wyłącznie wiara. No i ta wiara, jak widzisz, zobacz, jest już na olbrzymim poziomie. Jeżeli chodzi o Bitcoin, oczywiście do tego mówimy, że to jest użyteczność, że do, do tego wszystkiego dochodzi store of value i tak dalej, i tak, dalej i tak dalej, ale tak naprawdę to, co trzeba zrozumieć, to jest wiara. I tak naprawdę to, komu możemy podziękować za to, że Bitcoin osiągnął ten właśnie poziom, to jest tylko i wyłącznie użytkownikom tego rynku, którzy wycenili już na ten moment właśnie Bitcoina na powyżej 1 triliona dolarów. Także to tak tylko chciałem dopowiedzieć, jak na to też patrzę. No i popatrzmy sobie na coś takiego, co się nazywa Binance Coin, bo zobaczcie, Binance Coin to jest jeden z coinów, który za chwilkę sobie popatrzymy z, bli, z bliska. Popatrzymy sobie też na Polkadot i, i coś wam tutaj też pokażę. Popatrzymy sobie oczywiście na Ethereum, też wam tutaj coś pokażę. Popatrzymy sobie na Cardano, też wam tutaj coś pokażę. Ja na Cardano wam nie pokażę. Cardano po prostu będzie jeszcze mocno uderzać do góry, dlatego że jeszcze w tym momencie nie mieliśmy niczego pokazanego, jeżeli chodzi o projekty. A za chwilkę ci o tym powiem. Co tutaj jeszcze możemy sobie zaznaczyć z takich projektów, które nam mega mocno rosły? Uniswap. Słuchajcie, Uniswap. Jeżeli chodzi tylko i wyłącznie o przeglądnięcie tego, jeżeli kojarzycie, Uniswap kiedyś zrzucił 400 jednostek na tych ludzi, którzy używali Uniswapa. 400 jednostek to przy obecnym kursie dolara 25 dolarów daje ile? Ile daje? Słuchajcie, Słuchajcie czyli użytkownicy dokładnie tyle dostali kabony. Zobaczcie, żeby nie było. Nie? 400 dolarów razy 25, dostali 10 tysięcy dolarów, jeżeli to trzymają do tego momentu. 10 tysięcy dolarów, tyle dostali za darmo. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jest taka jedna giełda, która w tym momencie jest nową giełdą. Być może będzie robiła podobne airdropy, bo na przykład jest tutaj jeszcze jedna giełda, która taki airdrop zrobiła oczywiście to był Sushi Swap, I jeszcze drugi to był ostatnio One Inch, który też zrzucał na ludzi, którzy robili u nich transakcje, a później na tych, którzy robili transakcje na Uniswapie. I na Uniswapie, to pamiętam akurat, tam było 600 jednostek. Więc zaraz sobie zobaczymy tego one incha, który jest. One, 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 one inch, one inch. Jest on w pierwszej w ogóle 50 Inch nie ma. Dobra, czyli przechodzimy na kolejną zakładkę, czyli pierwsza setka jest zamknięta bez 1inch, ale jest 104 i zobaczcie 600 jednostek, czyli te osoby na ten moment mają wartość 3000 dolarów tylko dlatego, że robili transakcje właśnie na 1inch, <coughs> przepraszam, a nawet nie tyle co na 1inch, co na Uniswapie. I, i tylko dlatego dostali e, taką, taki airdrop. Więc to są fascynujące rzeczy, które trafiają się w sieci kryptowalut. One wynikają po prostu z pewnych zależności, ale dalej, to jest wycena, czyli oni podzielą się tym, bo taki mają, taką mają tokenomię, jeżeli chodzi o swoje zamiary, nawet na samym początku, jak wchodzą, to oni o tym właśnie mówią, w jaki sposób to będzie dystrybuowane, będą promocje, będą dystrybucje i tak dalej. Więc jeżeli są takie rzeczy, to, to na, można było powiedzieć, że ktoś coś dostaje w prezencie. Nie, to nie są prezenty. To są rzeczy, które powodowały, że każdy z tych uczestników, czy to Sushi Słop, czy Uniswap, czy OneInch, czy ftx robili transakcje. Co to znaczy, że jeżeli robili transakcje, zwiększali wolumen danej giełdy, a jeżeli zwiększali wolumen danej giełdy, to ta giełda też jest coraz bardziej, że tak powiem, rozchwytywana. A jeżeli jest rozchwytywana, to oni też zarabiają na czym? Na prowizjach, eee, właśnie z tytułu transakcji. No i OneInch w tej chwili to jest tylko pół miliarda. A jeżeli sobie popatrzymy, właśnie na te coiny, o których wcześniej mówiłem, czyli jak Uniswap, 12 miejsce 8 miliardów dolarów. To jest DEX. I teraz zapamiętajcie to, dlaczego? Dlatego, że przez 10 lat funkcjonowania, a tak naprawdę później, kiedy powstały altcoiny, Ludzie, jedyną rzecz, którą mieli w kryptowalutach, jedyna ich największa potrzeba, która była, to posiadanie giełd zdecentralizowanych, czyli takich, które nie przytrzymują Twoich kryptowalut. Ty możesz dalej trzymać je na swoim portfelu i możesz robić transakcje na takiej giełdzie. To był największy problem i największa potrzeba rynku kryptowalut. I wszyscy się zastanawiali, kiedy tylko i wyłącznie. Powstanie DEX, który jest w stanie obsłużyć transakcję i jakąś tą wymianę przeprowadzić. I dlatego też powstały tak zwane Liquidity Pool na takim narzędziu, ale AMM. Chodzi o zautomatyzowane procesy wymiany, krótko mówiąc. W tej chwili jest nawet nowy mechanizm właśnie na tym projekcie Dodo, który za chwilkę ci pokażę. I są Liquidity Pools. Liquidity Pools służą na przykład do tego, że jest tak zwany IF versus na przykład. A niech będzie DAJ. Okay? I co to znaczy, że w takim liquidity pool ktoś składa pierwszą rzecz, na przykład jakieś etery, czyli na przykład daje 10 eterów i daje na przykład 10 tysięcy DAJ. I dzięki temu następ, może następować wymiana. Tutaj oczywiście zachodzą e, takie procesy, że to się zmniejsza, to się czasami zwiększa i tak dalej, ale tego Wam w tej chwili nie będę tłumaczył. Natomiast najważniejszą rzeczą na tym rynku co nastąpiło w 2020 roku było pojawienie się tego oto gracza i ten gracz czyli Uniswap zmienił oblicza rynku kryptowalut. Jeżeli tego nie wiecie to właśnie się dowiedzieliście jako jeden z najważniejszych elementów takiego oddolnego można by było powiedzieć ruchu związanego właśnie z altcoinami z DeFi który nie rozpocząłby się gdyby właśnie nie Uniswap. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz, dlatego też Uniswap na poziomie 8 miliardów dolarów, gdzieś gdzie jego rynek w tej chwili przebija 1,3, jeżeli dobrze pamiętam, miliarda dolarów dziennego obrotu, tak samo jak w tej chwili, co ciekawe, z Binance Chain. Pancake również do, dogonił, że tak powiem, Uniswap, ale to tylko dlatego, że dzieje się fascynująca rzecz, która też przez niektórych, jeżeli chodzi o teorie, które są w, w sieci kryptowalut, mówią, że sam Binance Coin, czy nie Binance Coin, tylko e, sam Binance spowodował wzrost gazu na Ethereum. E, dlaczego? Dlatego, że Binance u siebie na swoich wypłatach robi zawsze maksymalne wypłaty, które są w sieci, jeżeli chodzi o GUI. Tym samym po prostu zwiększając, tak jakby zapotrzebowanie na to, żeby obsługiwane inne transakcje rosły do góry. No bo jeżeli ma, jest bardzo dużo ludzi na Binance i oni robią wypłaty Ethereum lub innych oparciu o tokeny, właśnie z Ethereum, czyli na przykład Year c no to w tym momencie ten, jak Binance, ma zawsze pierwszeństwo, co powoduje, że te wolniejsze transakcje, które są w sieci, właśnie, to muszą być wyceniane mocniej, żeby w ogóle mogły na przykład zajrzeć, żeby górnikom, że tak powiem, chciało się do nich zajrzeć. No i to jest dosyć ciekawe, więc pytanie jest, w jaki sposób, albo czy faktycznie Binance doprowadził do tego, że koszt transakcji na sieci Ethereum w tej chwili jest tak duży, to trzeba by było zweryfikować. Natomiast bardzo dużo rzeczy jest pokazywanych w sieci właśnie w tym kierunku i że to Binance tak naprawdę wpłynął na sieć Ethereum. I dzięki temu też Binance w tej chwili bardzo mocno wypływa, tak jak i Pancake wypłynął bardzo mocno, bo ilość transakcji, która się odbywa właśnie na Binance czy na Binance Smart Chain wzrosła. No, słuchajcie, do 1,3 miliarda dziennie właśnie na Pancake'u, co oznacza, że jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany na przykład zrobieniem zakupów jakichś projektów w ogóle na Binance. To udaje się na pancake. Na, I tutaj linki znajdziesz oczywiście pod spodem, żeby nie trzeba było tego szukać. I też niektóre projekty, które normalnie na Unisopie można było zakupić, możesz również zakupić przez Pancake, a, a gdzie cena na przykład zakupu takiego właśnie przez pryzmat ceny gazu jest dużo, dużo, dużo mniejsza. Stąd też ludzie wybierają właśnie Binance Smart Chain i też DEXy, czyli właśnie jak pancake w oparciu o Binance Smart Chain. Oczywiście to jest jedna z takich rzeczy, która mogła się wydarzyć, jeżeli chodzi o ceny gazu, i jest ona bardzo prawdopodobna, bo tak jak powiedziałem, te rzeczy są pokazywane. No dobra, to tyle takiego jakby może trochę kuchni, jeżeli chodzi o kwestie samych walut. Natomiast popatrzmy sobie, co tutaj się wydarzyło na samym Binance. No i przejdźmy sobie właśnie tutaj do Binance. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o wykres. Ktoś mnie ostatnio pytał, czy jeszcze się opłaca wchodzić. So, słuchajcie, wczoraj był live, który przeprowadziłem, i na live, jak patrzyłem dzisiaj, sobie sprawdzałem, byliśmy gdzieś na tym poziomie. Już wam to rysuję. gdzieś na tym poziomie. I ktoś mnie zapytał, Szamek, ale czy jeszcze się opłaca wchodzić w, w ogóle w Binance? Jak myślisz, co ty na ten temat myślisz? Bo psz, tak jakbym nie wiem, ja wiedział, czy to pójdzie do góry jeszcze bardziej, czy spadnie, czy nie. Ja powiedziałem, jeżeli... Przepraszam, widzisz coś takiego? To generalnie to nie jest czas na zakupy, tylko to jest czas na sprzedaż. Czas na zakupy to jest po jakimś pierwszym wybiciu, na akumulacji i tak dalej. więc obejrzyjcie proszę filmy, które mam dla was przygotowane i one są już u mnie na YouTube, na kanale. One są jak nie popełniać błędów w kryptowalutach, jak sprzedawać, jak zarabiać, jak sprzedawać tanio, kupować drogo. Poszukajcie tych filmów w poradniku, jak zacząć w kryptowalutach, w poradnikach właśnie proponiemy i tak dalej. Obejrzyjcie te filmy. Bo zobaczcie, jeżeli ktoś z Was, na przykład, załóżmy wczoraj stwierdził, w ogóle zadał pytanie, tak, czy warto jeszcze w BNB? No dobra, no to załóżmy, że odpowiedziałbym, że warto i ta osoba już na dzień dobry straciłaby 25%. Natomiast kto zagwarantuje, że to jest koniec tego spadku na BNB? Kto? Nikt tego nie zagwarantuje, bo już jutro, albo dzisiaj, albo za chwilę może być na przykład koniec hosy. Może się wydarzyć cokolwiek, co, co zabije, że tak powiem, właśnie taki wzrost. Jeżeli widzisz coś takiego, to generalnie ty po prostu zaczynasz sprzedawać, a nie zaczynasz myśleć, czy kupować. Ja wiem dlaczego? Dlatego, że część z was szuka złotego strzału, czyli ma jakieś pieniądze, na przykład 1000 zł, i mówi Przemek, ja mam tysiaka i ja chcę teraz na tym zarobić. I teraz jak widzi coś takiego, to mówi, kurde, wsadzę tu tysiaka, to jeszcze urośnie przecież, tak? Bo skoro tyle rośnie, to jeszcze więcej może urosnąć. Ale kaman, ty nie wsadzisz tutaj tysiaka i zarobisz. Oczywiście, może się tak zdarzyć, że kurczę, trafem jakimś to zrobisz, ale trafem, naprawdę. Ja też miałem takie trafy jak zaczynałem, ale więcej miałem nie trafień na takich rzeczach niż trafień, krótko mówiąc, to, to kosztowało też bardzo dużo. Więc zobaczcie, Ty wchodzisz w takich miejscach tutaj i czekasz po prostu na coś takiego będzie i zaraz patrzysz, OK, mamy jedno jakieś wybicie, to wiemy, że będzie kolejne, no załóżmy tak, no to tu sprzedajesz, tu sprzedajesz, tu rośnie dalej, tu sprzedajesz, tu sprzedajesz i jak? Ja Wychodzę ze strategii, zostawiam 25%, bo te 25% zostawiam, a jak faktycznie urośnie jeszcze bardziej, to zostawiam, ale ja już wychodzę 75% kapitału na tym wszystkim i to już ja mam już zarobione. Ok? Mega, mega ważna rzecz. Więc czy jesteś w stanie zarobić na tym? Oczywiście, że jesteś w stanie, ale czy zarobisz? Nikt ci nie da takiej gwarancji. A teraz powiem Wam o jeszcze jednej rzeczy. Jeżeli ta osoba tutaj wchodzi na. I ona mówi, mam tego tysiaka, kurczę, to jest taki tysiak, bo muszę zarobić, tak? I ona na przykład w tym momencie widzi spadek i to ten spadek jest 25%. Z portfelanowi, kurde, nie, to teraz jak już zaczęło spadać, to będzie spadać dalej. No i sprzedaje, a to ona na przykład się odbija do góry. No i wchodzi w kolejną taką rzecz, w kolejną taką rzecz, w kolejną taką rzecz i w kolejną taką rzecz, ok? Więc słuchajcie, to jest bardzo ważny schemat, jeżeli chodzi o funkcjonowanie. Dobra, to tyle. Jeżeli chodzi o kwestię związaną z BNB, pokażę Wam. Ja wczoraj na live wybrałem jedno pytanie jednego z uczestników tego live'a, więc przejdźmy sobie na projekt BNT czyli Bancor Network Token. No i teraz zobaczcie, weźmy sobie oczywiście maksymalny okres, żeby zobaczyć. Popatrzcie tutaj na bardzo ważną zależność. Jeżeli tego znowuż nie wiecie, to możecie popełnić największe błędy, jeżeli chodzi o funkcjonowanie na tym rynku. Pamiętaj, najważniejsza jest edukacja. Ja wiem, że każdy z Was chciałby coś takiego, żeby dostać informację. Przemek, daj mi informację, który token jutro wzrośnie o 30% albo 100% i tak dalej. Jak ja bym wiedział takie rzeczy, słuchajcie, to nie wiem, czy w ogóle bym tutaj siedział i o tym myślał, bo przez cały czas po prostu ładowałbym całe moje pieniądze w taki token, który tam jest, bo wiem, że on wzrośnie, tak? Natomiast yy, i na tym bym spędzał czas, a nie na tym, żeby dzielić się też wiedzą, dlatego że. Chcę zabezpieczyć też osoby, które tutaj są, a nie tylko i wyłącznie zrobić sobie, nie wiem, tysiące viewersów i po to, żeby dostarczyć im nie wiadomo co. Najważniejsza jest dla mnie wiedza i zawsze rozwój, rozwój był najważniejszy. Zobaczcie, mamy zasoby, tak zwane w obiegu, które są. I teraz to jest ciekawe, bo nawet jak ktoś zadał to pytanie, to ja zawsze biorę i robię taką jedną rzecz. Daję tutaj maksa. Patrzę jak wygląda zagregowany, bo pamiętacie, jak dacie nawet na Trading View i zobaczycie sobie jak wyglądała kapitalizacja, cena itd. To Trading View, jak dacie pojedynczą giełdę, to nie musicie zawsze trafić w tą giełdę, która ma kompletną historię. Więc na Coingecko czy CoinMarketCapie możecie sobie zobaczyć właśnie taką kompletnie zagregowaną historię, jak ona wyglądała. No, i teraz sobie patrzymy, co tutaj się działo, jak wyglądały tutaj obroty, jak wyglądają tutaj obroty, tak, jeżeli chodzi o to. Więc mamy cenę. Ale patrzcie teraz na coś, co jest fascynujące, bo ta, takiej symetrii to ja nie, nie złapałem i dzięki temu live'owi właśnie złapałem ten element. Popatrzcie teraz na to, ja zmienię tylko jedną rzecz, czyli zmienię z kursu na kapitalizację rynkową. Okay. Czy widzicie to, jak przeskoczyły właśnie te słupki? Zobaczcie, kapitalizacja była tu, a teraz kapitalizację mamy tu, gdzie wcześniej tutaj cena była w tym miejscu, a cena w tej chwili jest tutaj. I teraz co to oznacza? Krótko mówiąc, że już w tej chwili kapitalizacja, jak widzimy, jest na dużo większym poziomie niż wtedy. Co to oznacza? że ten, że cena tutaj nie ma aż tak dużego znaczenia jeżeli chodzi o porównanie, czyli tej ceny do tej ceny, która była gdzieś w tym miejscu. Nie możemy tego tak porównywać. Ważniejsza jest w tym momencie kapitalizacja. Dlatego, że kapitalizacja mówi, po ile w tym momencie możemy sprzedać realnie danego coina, tak, i też jeżeli chodzi o ilość tych coinów. Bo zobaczcie, to też to może tylko i wyłącznie oznaczać, że ilość coinów, która tutaj napłynęła w tym czasie, jest dużo większa niż to, co było wtedy, tak, no i popatrzmy sobie, jak mamy tutaj 112 miliardów tych, coin, nie, 112 milionów coinów na 129 milionów, to znaczy, że jeszcze napłynie około 17 milionów potencjalnie, w zależności od tego, jak wygląda ta ekonomia, więc to te, też trzeba sobie sprawdzić, ale też zobaczmy, czy warto by było zobaczyć, ile tych tokenów było na przykład w obiegu, w tym 2017 czy 2018 roku w styczniu, jeżeli chodzi o tego bankora. I teraz pewnie zobaczylibyśmy, że tych tokenów było tutaj znacząco mniej, żeby właśnie takie coś mogło zajść. I teraz, co to dalej oznacza? To dalej oznacza, że jeżeli było ich znacząco mniej, co warto by było, mówię, jeszcze raz sprawdzić, ile ich było w obiegu w 2018 roku, zobaczyć po tych 4-3 latach. Ile ile się ich zwiększyło i zobaczyć ten potencjał na przykład 17 milionów, czy one jeszcze wejdą konkretnie na rynek, czy nie. Bo jeżeli już nie będą one wchodziły, będą je w jakiś sposób zablokowane dla teamu, dla deweloperów i tak dalej, czy na marketing, to ale na marketing to też będą tak naprawdę sprzedawane. Więc nie, na marketing one będą dystrybuowane w większości sytuacji do na przykład ludzi. Ale więc mogą tutaj dojść do tego zasobu. Teraz jeżeli nie będą jakieś coiny tutaj do, dochodziły w najbliższym czasie, albo będzie ta ilość tych coinów malejąco dochodziła, tak jak w Bitcoinie, tak? Czyli mamy coraz mniej bitcoinów, które są wykopywane każdego dnia. Czyli w tej chwili mamy to na poziomie mniej więcej około 900 bitcoinów dziennie, a za 4 lata będzie to 450 bitcoinów dziennie, tak? Więc to jest ta deflacyjna część związana z Bitcoinem. No i teraz jeżeli wiemy, że na przykład tych coinów tutaj będzie już mało lub nie będzie w ogóle, co oznacza, że ta kapitalizacja i faktycznie ona będzie mogła sobie bardzo ładnie jeszcze tutaj dalej rosnąć, bo będzie my na przykład wpływ większy, jeżeli chodzi o cenę. Więc to musicie wiedzieć takie rzeczy, jeżeli chodzi o tokeny, no i sprawdzać też takie rzeczy. No bo zobaczcie, jak jeżeli byśmy popatrzyli tylko na kurs, to mówimy sobie hej, come on, ale to jeszcze nawet nie ma swojego ATH. Ale jeżeli patrzymy na kapitalizację, która jest ważniejsza, to już przybiliśmy swoje ATH. Więc weźmy teraz Ethereum, które też jest bardzo ważnym projektem. Więc Co niech się nam tutaj załaduje, a przejdziemy tymczasem do Cardano. Cardano, które, zobaczcie, ma 34 miliardy dolarów w tej chwili kapitalizacji. Patrzymy znowu, zasoby w obiegu, czyli zobaczcie, że tylko dwie trzecie można, tak, dwie trzecie, w skrót, tak, dwie trzecie, troszeczkę więcej niż dwie trzecie. Mamy zasobów, więc jeszcze Cardano jednostek ogólnie przybędzie. No i znowu sobie patrzymy na to, jak to wygląda, jeżeli chodzi o kurs i kapitalizację. Kurs mamy prawie ATH. Kapitalizacja rynkowa. Jest już większa niż to, co było w 2018 roku. Więc zobaczcie, to nie znaczy, że w tej chwili będziemy spadać, bo Cardano, moim zdaniem, jeszcze bardzo mocno urośnie. I tu nie chodzi o kwestię ceny, tylko kapitalizacji. Dlatego, że kapitalizacja Cardano spodziewam się jej. Jeszcze po tym, że 1 marca odpalany jest Mainnet Gogen, więc w tym momencie będziemy mieć kapitalizację pewnie gdzieś do poziomu 100 miliardów dolarów, jeżeli chodzi o samo Cardano. Jest olbrzymia antycypacja na wzrost, jest olbrzymie zainteresowanie, jest olbrzymi staking na Cardano. Myślę, że to jest w stanie urosnąć jeszcze co najmniej do tych 100 miliardów dolarów. W obecnej hoście, jeżeli nie więcej. Dlaczego więcej? Dlatego, że jeżeli Ethereum, które nam za chwilkę odpali, dlaczego nam za chwilkę odpali, więc przejdźmy sobie właśnie do tego wykresu związanego właśnie z Ethereum i teraz popatrzmy sobie na taką rzecz. Mamy cenę. Cena już przebija all time high, ale kapitalizacja rynkowa przebiła to jeszcze bardziej, jak widzisz, jeżeli chodzi o Ethereum. I co też jest dosyć istotne, no bo pamiętaj, że tego Ethereum po prostu napłynęło. Kilka procent w ciągu tych lat, od 2018 roku. Natomiast dlaczego spodziewam się, że Ethereum dalej wystrzeli bardzo mocno? Otóż zobaczcie taką jedną rzecz. Zawsze mamy tak, jeżeli na przykład mamy wzrost bitcoina, to część ludzi za, zabiera swój zysk stąd. tak? Czyli na takim wzroście, tu mieliśmy jakieś wystrzały, coś w tym rodzaju, i poleciał sobie bitcoin do góry. Załóżmy, że oni sprzedają do tej ceny, czyli gdzieś w tym obie, na przykład obrębie, nawet jeżeli sobie pójdzie to dalej, gdzieś tam będzie spadało, tak, czyli będzie jakaś korekta, pulbek i tak dalej. Załóżmy, że oni tutaj realizują te zyski. Te zyski są zrealizowane. Co oni robią z tymi zyskami? Jak myślicie? Jeżeli sprzedają, to one są reinwestowane w inne coiny. Oczywiście część na przykład trafia do ich portfela. Załóżmy, niech będzie 50%. 50% moich zysków, ale zysków, czyli nie w tylko wkładu, ale zysku. Na przykład 50% takiego zysku mówimy, dobra, odkładamy dalej na portfel nasz, niech on sobie rośnie, tak? I jak będzie, bitcoin sobie spadnie, no to my sobie to potencjalnie odkupimy, a 50% na przykład procent mogą przeznaczać na Właśnie przerzucanie tego do altcoinów. I teraz zobaczcie, że tak naprawdę zysk z bitcoina napędza altcoiny. Więc to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Załóżmy, że tutaj mamy właśnie, nie wiem, na niebiesko. Przepraszam, altcoiny, więc, więc ten zysk trafia właśnie do tych altcoinów. I one zaczynają na przykład wam, nam bardzo mocno rosnąć. Ponieważ mieliśmy bardzo nadmuchany, no nie nadmuchany, tylko bardzo duży jest rynek Ethereum i trudno go, że tak powiem, podnieść bez większej inwestycji, to ostatnio się zastanawiałem, dlaczego Ethereum nie rośnie tak szybko, nie ma takiego strzału do góry, jak to właśnie było w 2017 roku. W połowie 2017 roku Ethereum po prostu wystrzeliło jak rakieta w stosunku do Bitcoina, i czemu teraz nie mamy takiego strzału? Ja się, jak i większość osób na tym rynku, która już jest od dawna, zastanawiają się przez cały czas, czemu takie. E, mamy taką a nie inną sytuację i zastanawiałem się nad tym, i wczoraj przyszła mi do mnie taka właśnie refleksja z tym związana. A co jeśli ludzie no, potrzebują się jakby tak mocno napompować? Czyli tak, pompują, z Bitcoina zarobili. Na przykład weźmy sobie. okej, okay, Z Bitcoina zarobili. Teraz z AWE zarobili. AWE do Bitcoina spadło 50%. I jak sobie zobaczysz, ono zaczęło spadać dokładnie od... No dobra, załóżmy, że dokładnie od mojego filmiku. Nie chcę teraz y, y, przekłamać, ale od tego filmiku, który nagrałem 50-70% spadków, AWE spadało. I spadło w stosunku do Bitcoina o 50% już. No, zresztą możemy zobaczyć sobie ten wykres, bo ten wykres jest bardzo, bardzo istotny. Ok, mamy AWE, które kiedyś się nazywało tak naprawdę LEND i zostało, że tak powiem, zamienione, więc zobaczcie, tutaj mieliśmy wzrost w przybliżeniu zaledwie 230 razy, a od powiedzmy marca, takiego okresu, który wszyscy kojarzymy, no to dalej, 230 razy, tak? O, to olbrzymi wzrost w stosunku do bitcoina, tak? Czyli jeżeli ktoś zainwestował jednego bitcoina, mógł wyciągnąć, krótko mówiąc, no okej, okay, weźmy sobie to, to, co nam teraz wyszło, nie 230, ale to musielibyśmy tam przybliżeniu, na pewno inwestując jednego bitcoina, wtedy wyciągasz 37 bitcoinów. Starą biście co? Okej, okay. i teraz zobaczcie dalej, co tutaj się wydarzyło. Mamy yy, czubek, czyli szczyt, no, i spadł nam 48%. Oczywiście zatrzymał się tutaj na tych poprzednich szczytach, które tutaj mieliśmy lokalnych. Natomiast ja spodziewam się jeszcze tutaj dalszego spadku, jeżeli chodzi o AWE. Czy on będzie, czy nie, to słuchajcie, no to zobaczymy, tak. To jest gdzieś właśnie ten poziom, który sobie wyznaczyłem. Myślę, że nawet jesteśmy w stanie zejść jeszcze niżej, czyli właśnie do tego tutaj miejsca, czyli do. E, to będzie ile. Satów, mamy raz, dwa, żeby zer nie pomylić, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, to mamy cztery, cztery, osiem, osiemdziesiąt dwa, nie? 824 dwadzieścia tysiące satów to będzie 600 tysięcy satów, ok? Sześćset tysięcy satów. Ja myślę, że jeszcze do tego momentu możemy tak naprawdę spaść, jeżeli chodzi o awy w stosunku do bitcoina w ujęciu dolarowym. No to zobaczcie to w ujęciu dola, dolarowym jeszcze tak naprawdę nie spadliśmy na AWE. To jest malutka korekta, która była. Pytanie, co się tutaj wydarzy? AWE bardzo mocno urosło. Takie projekty miały, to ja bym powiedział tak, ten projekt miał swój rajd i pytanie, czy jest w stanie go powtórzyć jeszcze w tej hosie? Owszem, może powtórzyć gdzieś ten swój rajd, ale dopiero wtedy, kiedy zamknie się jego struktura. Pamiętajcie, że jeżeli mamy jeszcze pół roku, to ten projekt spokojnie może się tutaj zamknąć tutaj, jeżeli chodzi o jego strukturę i to są dla mnie zamknięcie struktury, to teraz no, wezmę sobie poprzeczne linie. To jest jakieś miejsce, bo to też może być tak, że będzie jakiś super ekstra news, tak, i to się wszystko odbije. To jest jedno miejsce, w którym może nastąpić odbicie, to jest jakieś drugie miejsce cenowe, w którym może nastąpić odbicie, ale ta, ta linia tutaj to jest zamknięcie dla mnie struktury wzrostowej, czyli wchodzimy na wyższy poziom niż byliśmy tutaj i tutaj gdzieś w tym rzędzie w tym przedziale, popatrzcie sobie, to jeszcze tak narysuję, gdzieś w tym, o, 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 w tym przedziale na przykład to sobie tak spada, może sobie spadać tak, na przykład jakieś odbicie, znowu świecie tak, tak. Załóżmy, że sobie tak ładnie spadnie. I gdzieś w tym przedziale może następować jakiś dalszy proces akumulacji. Czy tak będzie? Słuchajcie, no, jak powiedziałem, nie wiem, ale tak ładnie się zamyka właśnie pełna struktura. Więc może być jeszcze tak, że kolejne, że ta hosta, która będzie, spowoduje, że tutaj. Awe zamknie się na tym miejscu, bo tu mamy bardzo ładną konsolidację i będzie kolejna strzała do góry. Tak jak najbardziej może być, i później gdzieś, na przykład, tutaj będzie ta konsolidacyjka i akumulacja na kolejny okres, OK, Więc to są takie ważne rzeczy, żeby wiedzieć, jak wystają w ogóle taki i tak, Iriu. więc to, co powiedziałem, że moim zdaniem w tej chwili, tak jak na przykład z takiego projektu Awe, właśnie Awe, co tam jeszcze mocno rosło, Elrond, Bitcoin, w tej chwili Binance jeszcze przecież jak urósł, tak? Polkadot, ym, ADA jeszcze jakby moim zdaniem nie zakończyła tego swojego rajdu, ale już wystarczy, że te pięć projektów bardzo dużo urosło, są zabierane powiedzmy właśnie z zyski, tak, z tych szczytów, i te zyski nie wiem właśnie, czy one na przykład nie trafiają powoli właśnie do Ethereum, a, i w pewnym momencie Ethereum znowuż zacznie strzelać. Bo moim zdaniem, moim zdaniem podkreślam, nie mieliśmy jeszcze takiego Pop, czyli takiego mega mocnego strzału, tak jak widzieliśmy na przykład na Binance. Mocny strzał to jest, że jakiś kurs przyrasta bardzo, bardzo mocno w bardzo krótkim czasie. A Ethereum, jak popatrzymy sobie na jego wykres, okej, okay, popatrzmy sobie na wykres Ethereum. To są świeczki jednodniowe. No to okej. Okay. Widzimy, że tutaj jest strzał do góry, tak? Ale nie ma takiego impulsu mega szybkiego, czyli takiego, nazwijmy, zakończenia właśnie takiej świecy wzrostowej. Czyli załóżmy, że to by było tu, że nie ma tego. Widzicie, pionowego, jak na Binance, tak, jak na innych coinach i tak dalej. Co jest dla mnie bardzo ciekawe. Więc mamy tutaj jedną konsolidację, która się odbyła, drugą konsolidację, która się odbyła. Mamy już przekroczony poziom 2000 dolarów, wystrzeliły Binance, Polka, czyli wszystkie to takie projekty największe, które miały wystrzelić, strzelają jeszcze jakieś średniaczki, powiedzmy. Ale Ethereum, ten największy projekt, jeszcze tak naprawdę nie wystrzelił. I co jeśli? To jest właśnie ten moment właśnie na to, żeby Ethereum zaczął strzelać. Zobaczcie, obroty tutaj maleją. Tak, jeżeli chodzi o to. No i to jest bardzo dobry moment na to, żeby właśnie obroty zaczęły strzelać sobie bardzo mocno do góry, właśnie na tym wzroście. Oczywiście, że może być spadek. Zdecydowanie, ale ja uważam, że nie ma jeszcze zakończenia na Ethereum. I. Osobiście też na to czekam, żeby był ten strzał do góry na Ethereum. Zresztą popatrzmy sobie też na to, jak to wygląda w stosunku do Bitcoina. I w stosunku do Bitcoina, zobaczcie, żadnego strzału, widzicie to? Żadnego strzału nie ma. To jest zwykła akumulacja w tym obszarze, jeżeli chodzi o kwestię Ethereum do Bitcoina. tak, I ewidentnie piękna, piękna sytuacja, czyli na przykład jak sobie popatrzymy tutaj, mamy tak. Bank, do góry, zamknięcie rynku, tak, mamy później spadek, akumulacja, wystrzał, znowuż spadek, tutaj już jest rynek tego, aha, przepraszam, tak, tu jest, 2000, a to tak, dobrze, to jest, tu mamy tą połowę, właśnie 2017 roku, czyli tutaj był, w tym miejscu, mieliśmy szczyt bitcoina, a tutaj mamy połowę rynku, stąd o tej połowie właśnie wcześniej mówiłem, że bardzo dobry moment właśnie na to, żeby wystrzeliło, to jest teraz, czyli gdzieś pół roku przed tym, jak zakończymy bańkę na Bitcoinie, tak? I wtedy sobie mo mogło, mega mocno spadło, tu jeszcze miało wybicie, no bo było zakończenie tego roku, więc wszystko tam wtedy rosło, wszystkie alty wybijały mega mocno do góry. No i zobaczcie, tak naprawdę od tego miejsca, tutaj, ja bym to powiedział, że to jest piękna akumulacja. A jeżeli chodzi o akumulację, no to zobaczmy sobie taką jedną rzecz. Ten poziom ogólnie, jakbyśmy przeprowadzili taką linię, jest wyższy niż ten poziom. I to się zgadza, bo jak wiecie, wykres, wykres taki czterofazowy na rynku wygląda tak: wzrost, dystrybucja, spadek, akumulacja ponownie. Czyli to jest, to jest to samo co to. I to jest dokładnie to. Więc jeżeli popatrzymy sobie na to. To piękną mamy tutaj akumulację, właśnie w tym obszarze, i za wygląda za tak, że mamy jakiś pop powyżej, wystrzał powyżej akumulacji, i dopiero później mamy trend wzrostowy, i dopiero później mamy ten dystrybucyjny. Okay? więc czegoś takiego na Ethereum jeszcze nie mieliśmy, jeżeli chodzi o moim zdaniem jakikolwiek wystrzał taki większy w stosunku do Bitcoina. Ja spodziewam się, że będziemy co najmniej na tym poziomie, tak? Może zmaszmy to. Czyli na poziomie około 8%. To jest strzała, którą ja myślę, że powinniśmy zrobić, jeżeli chodzi o Ethereum. Czy ona może pójść wyżej? Może. Może pójść do 12%, a niektórzy nawet myślą, że może pójść do 25% w stosunku do Bitcoina. No i teraz trzeba sobie zobaczyć, o ile to jest możliwe. Czyli jeżeli w tym momencie mamy um, kapitalizację, Bitcoina na poziomie 1 tryliona. kapitalizację eteru na poziomie mamy 200 chyba 50 czy 230 miliardów 230 miliardów. to żeby teraz żeby yy, eter dobił do kapitalizacji w ogóle Bitcoina to jest 4x. Czyli od tego momentu, gdzie jesteśmy w tej chwili, na, na poziomie 3,5% w stosunku do bitcoina, jeżeli chodzi o Ethereum, to 4 razy to mamy 12 plus 2 to jest 14, czyli musielibyśmy zrobić 0,14. Czyli za jednego, um, za jednego Etera trzeba byłoby zapłacić 0,14 bitcoina, czyli to jest ten poziom tutaj, w tym miejscu. Zobaczcie, ten poziom tu. I wtedy byśmy mieli kapitalizację równą Bitcoinowi, oczywiście, jeżeli Bitcoin by nie wzrósł. Więc tego się nie spodziewam, aczkolwiek powiem Wam, że po tym, co się dzieje na Ethereum i co się tam dzieje, jeżeli tylko jeszcze ten EIP 1559 zostanie w końcu zaanonsowany i że ma wejść, i kiedy będziemy wiedzieć, że ono wchodzi, to ja myślę, że strzał będzie olbrzymi. I wtedy faktycznie jesteśmy w stanie zrobić 1 trylion na Etherze, nawet wyrównać się z Bitcoinem. Tak, przypuszczam. Natomiast do tego momentu, moim zdaniem, Ethereum wzrośnie, ale wzrośnie właśnie do poziomu 8%. Tak? Ten poziom antycypuję, że on faktycznie będzie 10%. To jest dla mnie ok, żeby on spokojnie zrobił, czyli ten zakres 8 do 10% w stosunku do Bitcoina, czyli krótko mówiąc, trzeba by będzie zapłacić za jednego etera 8%. Dziesiątych, osiemsetnych, przepraszam, bitcoina lub jedną dziesiątą bitcoina za Ether, i to jest taki poziom, który ja oczekuję, że on będzie. I że jeżeli mówimy właśnie o tym, że proces w końcu akumulacji na Etherze się zakończył, to gdzieś ten pop musi być, i ten pop do tych 8%, jak widzicie, powinien bez problemu się odbyć. Na to czekam, na pewno nie będę sprzedawał etheru w stosunku do bitcoina na niższym poziomie niż 5%, chyba że nie wiadomo, co się, że chyba że coś się wydarzy dziwnego na rynku. Ok, kolejna rzecz, którą zauważyłem, ale na wczoraj na live'ie chciałem się nią podzielić i już było za późno, bo po to między innymi robiłem właśnie. Też live, a, żeby o tym powiedzieć, a całkowicie o tym zapomniałem, ale przyda się wam na przyszłość. Jeżeli sobie popatrzymy na to, co tutaj się działo, to zobaczcie, mieliśmy tak, właśnie taki wystrzał, to jest standardowy taki wystrzał, który ma zapoczątkować ruch wzrostowy. No i mamy ruch wzrostowy. I zobaczcie, tutaj w ogóle było coś takiego dziwnego, jakiś taki dzi długi trend boczny na, na tym Polkadocie. Później lekki taki schodek do góry, no i kolejny impuls wzrostowy, tak? I teraz to, co ja zobaczyłem, to zobaczyłem, że mamy tutaj takie wiecie, bink, bink i bing I teraz dla mnie to jest coś takiego, że jakby coś się powoli, 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 powoli wspina, a jak się powoli, powoli, powoli wspina, Brakuje mi, wiecie czego? Brakuje mi takiego pop. I to był właśnie ten moment. I ja mówię, na ten wykres patrzę, i ja mówię, tutaj brakuje właśnie jeszcze tego pop. No i zobaczcie, to było dokładnie 31 dolarów, gdzie ja to do, z, dostrzegłem i miałem o tym powiedzieć na tym live, i no, kompletnie to wyleciało mi wtedy z głowy. No i szkoda, bo pewnie można by było to fajnie wykorzystać. Część z was by pewnie jeszcze sobie dota dokupiła na tym poziomie 30 dolarów. Pomimo tego, że jest drogi, bo mi tego popa brakowało, brakowało mi go i z tego skorzystałem, więc powiem wam, że bardzo fajny tutaj ruch wyszedł, jeżeli chodzi o dota. No i pop nastąpił, więc na takie coś zwracajcie uwagę. Jeżeli mamy rynek hosty i wiemy, w którym ogólnie kierunku wszystko idzie, to taka rzecz jest dla mnie jest duże prawdopodobieństwo, a jeszcze w szczególności, że jak popatrzymy sobie o, na coś takiego, co się wydarzyło w tym miejscu. Zobaczcie, bęk, przetestowanie i dopiero tutaj do góry nie? zatrzymanie i pop. No kurczę, powiem Wam, że ja lubię patrzeć na wykresy właśnie w kontekście układania się, nazwijmy tego, takich klocków a to chyba jeszcze nawet było lepiej widać na takich świeczkach 4 godzinnych, jeżeli dobrze pamiętam. No tak, dokładnie. No i widzicie? Bank, bank. Powoli się wspinamy, wspinamy. I, i tutaj. Czy, po, po, popatrzcie, nie, jakby tego. Załóżmy, że tej części nie ma. Tak? Jest tylko i wyłącznie to, co jest tutaj. Bank. Tutaj mamy coś takiego. I no, ewidentnie dla mnie tutaj brakuje właśnie tego POP, tak? który tutaj się właśnie pojawił. Tutaj mamy kolejną jakąś mini konsolidację. Natomiast tutaj się już spodziewam, że to jest gdzieś tam jakiś ruch, który może być już zakończony przed kolejnym rajdem Bitcoina. Bo pamiętajcie już chwilę Bitcoin nie miał rajdu. To co w tej chwili zrobił, jeżeli chodzi o Bitcoina, to zaczepił się na kolejny poziomy, wskakiwał znowuż powoli, to nie był jakiś szybki wzrost jak widać. Widzicie schodki, schodki, dot, tak jak sama jak dot, bank do góry. nie? I nie było takiego rajdu. Jakiegoś na Bitcoinie. Więc mamy tutaj po prostu jakiś kanał, z którego było większe wybicie. Tutaj, jak widać, też mamy normalne zatrzymanie się właśnie w tym miejscu i być może po prostu Bitcoin w tej chwili będzie kontynuował swój rajd. Jest taka duża szansa na to. Natomiast jeżeli tak będzie, to właśnie tak jak Polkadot, tak jak Awe, czy inne projekty, one w tym momencie mogą już swoje rajdy zakończyć. To z czego jestem bardzo zadowolony. To z wykresu, właśnie z wykresu, nie z wykresu, tylko z Cro. Mówiłem Wam o Cro wielokrotnie, jeżeli chodzi o to, mówiłem też wielokrotnie, że naprawdę to jest bardzo dobry moment na to, żeby skorzystać z karty, którą oferuje Cro. Właśnie. I zobaczcie, bardzo ładne miejsce, żeby wejść. I to, co też przewidziałem, że przewidziałem, że 15 centów to jest poziom, który moim zdaniem osiągniemy bez żadnego problemu. Mówiłem to już przy poziomie 5 centów, 5,5, 6 centów, czyli łatwo można było zarobić co najmniej 2 lub 3x, w zależności od tego, w którym miejscu wchodziliście. Jeżeli posłuchaliście siebie, swojej intuicji i weszliście, zarobiliście, jeżeli nie. To nie zarabiliście. Czy tutaj może się to cofnąć? Oczywiście może się to jeszcze cofnąć. Może być na przykład taka o strukturkę, którą sobie powiedzmy, że widzę, czyli bank, lekkie cofnięcie i pójście na nowe all-time high. Też jest to bardzo możliwe. Natomiast, żeby zobaczyć, czy jest możliwe nowe all-time high, wiecie, co trzeba zrobić. Trzeba zobaczyć też oczywiście na to, jak wygląda kwestia kapitalizacji, jeżeli chodzi o Crypto.com i zobaczmy sobie jak to właśnie wygląda. Mamy kurs, kurs jeszcze swego all time high nie zrobił, pomimo tego, że mamy hossę. Zobaczcie dużo większe obroty, które tutaj są, które nam sugerują, że możemy faktycznie spodziewać się nowego all time high. No i teraz popatrzmy sobie właśnie jeszcze na kapitalizację, która jest kluczowa, jeżeli chodzi o wzrosty. Kapitalizacja nie odbiega jakoś znacząco od wykresu związanego z ceną, więc bardzo jest duża szansa, że skoro mamy hossę, to właśnie CRO to jest początek rajdu Cro, który jeszcze się nie zakończył, no i może nam jeszcze wzrosnąć tutaj. Myślę, że jak popatrzymy sobie na cenę, to cro mogłoby nam wzrosnąć gdzieś do poziomu. Mamy gdzieś do poziomu, w tej chwili nawet co najmniej 20-25 centów. E, więc jest taka duża szansa na to, żeby zrobić. Oczywiście może wcześniej będzie ten pullback do na przykład tutaj tego poziomu wsparcia, żeby to się wydarzyło i pociągnęło do góry. Moglibyśmy też powiedzieć, że mamy tutaj cap and handle, czyli jest coś takiego jak to jest cap i zazwyczaj jak jest cap, to w takim miejscu właśnie robi się handle, czyli rączka i dopiero później lecimy tutaj do góry. No jeżeli coś takiego by było, no to wtedy ten zakres nie byłby 20, to można by było odmierzyć na wykresie, nie byłby 20, a strzelam, że co najmniej 25 centów. Natomiast to warto sobie po prostu już odmierzyć, zobaczyć sobie na czym polega w ogóle pattern cup and handle. Pamiętajcie, ja nie chcę wam Mówić, jak te rzeczy konkretnie się robi, i ja chcę Was trochę też zmusić do tego, żebyście sobie poczytali, żebyście zaczęli sami na to zwracać uwagę i żebyście sami właśnie takie rzeczy sobie odmierzali na wykresach, bo wtedy Wy będziecie podejmować dużo lepsze decyzje. Bo jak będziecie podejmować tylko i wyłącznie decyzje na podstawie tego, że Przemek Wam odmierzy, zobaczycie, będzie tutaj 20-25 centów, ustawicie, a na przykład się okaże, że Przemek się pomylił o centa, no i Wy mówicie, kurde, Przemek, kurde, o centa się pomylił, się straciłem wszystko. <laughs> Okej, okay, mam nadzieję, że tak nigdy nie będzie. No więc pamiętajcie, ja nigdy nie daję porady finansowej, bo nie jestem do tego w żaden sposób uprawniony. Ja mogę Wam zwrócić na coś uwagę, mogę Was do czegoś zachęcić, żebyście popatrzyli, tak jak na przykład chcę Was zachęcić do tego, żebyście popatrzyli na projekt Dodo. Dodo Exchange, i która w tym momencie bardzo też fajnie wzrosła, jeżeli chodzi o znowuż, cenę. I ciekawe dlaczego. Nie, nie zrobiłem jakiegoś większego researchu na ten temat, dlatego nie będę się w tej momencie na ten temat wypowiadał, jeżeli chodzi o samo Dodo i dlaczego ten token tak mocno urósł w ostatnim czasie. Z tego co pamiętam, on też funkcjonuje na Binance Smart Chain, więc jest to jedna z możliwości, dlaczego ten projekt też rośnie. Natomiast zobaczcie, widzicie jak ładnie bardzo urósł, bardzo szybko z 2 dolarów wskoczył do 6,5, czyli no do 7 nawet, czyli mamy trzykrotny wzrost, ponad trzykrotny wzrost na dodo i kapitalizację rynkową tylko i wyłącznie 600 milionów. A jak pamiętacie, Sushi czy na przykład Uniswap to są już projekty, które są wyceniane w dziesiątkach miliardów. Sushi i Uniswap wycenialiśmy tam chyba było na poziomie 8, czy 12 miliardów dolarów. Więc myślę, że Dodo jeszcze trochę nam może wzrosnąć, no ale mm, trzeba było zobaczyć, co tak naprawdę tu się będzie działo z tym Dodo, dlaczego miałoby to rosnąć, tak dalej, czy popatrzeć na fundamenty. Ja na Dodo już zrobiłem transakcję, a dlaczego na nie zrobiłem? Dlatego, że znowuż, jeżeli. Ktoś kiedyś, a mogę zrobić to albo na Uniswapie, albo mogę zrobić to na Dodo. Jeżeli to jest nowy projekt, to można się spodziewać, że być może ten projekt będzie wynagradzał na przykład w postaci takich 400 jednostek, jak było na Uniswapie, które w tej chwili są warte 10 tysięcy dolarów. Więc jeżeli ja mam zrobić transakcję na Uniswapie albo na Dodo. I być może, nie wiem, nie wiem czy tak będzie, bo to nie zawsze jest ogłoszane. Być może oni będą nagradzać, to czemu mam z tego nie skorzystać i zrobić sobie na przykład właśnie taką jedną transakcję na dodo. Lub kolejne transakcje jeszcze z dwie lub trzy zrobić na dodo i spodziewać się na przykład jakiegoś takiego airdropa właśnie za dodo. Więc tym się z Wami dzielę jeżeli chodzi o takie możliwości i zachęcam do tego, że jeżeli macie zrobić, bo tutaj na Dodo nie będą wszystkie jeszcze coiny, które są na Uniswapie dostępne, ale te, które są dostępne, to można na nich właśnie w ten sposób transakcje zrobić. I być może taki airdrop Wam właśnie spadnie. Dobra, na koniec kilka informacji. Elon Musk mówi, jeżeli chodzi o kwestię złota, że równie dobrze może być to krypto. Moim zdaniem odnosi się to znowuż do kwestii związanej z wiarą. Zresztą on tutaj mówi tak samo, że to jest BIAS, tak samo jak Fiat. Co za różnica to, co Ty trzymasz, to jest kwestia wiary, którą nadają ludzie. Więc jeżeli my nadaliśmy bitcoinowi taką wartość, to my, ludzie, nadaliśmy ją i ta wartość będzie zależała od tego, dalej jak będziemy ją nadawać. Kolejna rzecz, Smartki i Vecta dostarczają technologię blockchain do polskich domów, więc to jest mega fajne. Smartki wchodzi we współpracę z wektą polskim producentem automatyki budynkowej. Mega news, moim zdaniem. Jest to kontynuacja programu pilotażowego dla służb ratowniczych w Olsztynie. Celem jest stworzenie uniwersalnego systemu komunikacji dla inteligentnego miasta przyszłości. Słuchajcie, taki Smartki, który jest oraklem. Come on! I on już w tej chwili pokazał bardzo dużo możliwości, jeżeli chodzi o funkcjonowanie, o współpracę, o partnerstwa. Jest w tej chwili na poziomie 35 centów tylko i wyłącznie. Dlaczego? Dlaczego tylko i wyłącznie? Słuchajcie, no, kwestia jest tego, że on jeszcze nie jest na żadnej dużej giełdzie. Zobaczcie, Uniswap, Probit, Bilaxy. to są giełdy, na których faktycznie na Probicie jeszcze można kupić, na Bilaxy też można kupić. Oczywiście na Uniswapie też można kupić, jeżeli chodzi o smartki. Natomiast to nie ma jeszcze żadnej większej giełdy. Oni wiem, że kiedyś prowadzi jakieś rozmowy z Binance, z KuCoinem. Ale też wiem, że oni chcą spokojnie, że tak powiem, wchodzić na rynek, a nie od razu wywindować tą cenę, jeżeli chodzi właśnie o Smartki. I powiem wam tak, że jeżeli chodzi o jedną taką rzecz, na którą znowuż warto zwrócić uwagę, to poza tym, że mamy taki projekt jak Smartki i tutaj sobie wejdźmy na początek tego wykresu, żeby szybko wrócić, to patrzymy na jedną taką rzecz, zasoby w obiegu. Co mnie martwi, jeżeli chodzi o smartki, to że mamy tylko 190 milionów na 1 miliard jednostek. Co to krótko mówiąc oznacza? Że w tej chwili, jak mamy kapitalizację rynkową 65 milionów, to ja bym powiedział, że ten projekt nie jest w kapitalizacji 65 milionów, tylko w kapitalizacji 325 milionów, czyli 5 razy większej. I na to bym sobie popatrzył uwagę, bo zobaczcie, mamy tutaj jeszcze 800 milionów tokenów, które nie zostały, że tak powiem, wydane i to trzeba znowu sprawdzić w tokenomii takiego projektu, jak to wygląda, kiedy one będą wydawane, no bo one mogą być nagle zrzucone na rynek. Może na przykład e, będą obderowane portfele, e, może będzie jakiś marketing, może coś w tym rodzaju i te monety mogą trafić na rynek. W jakiś sposób na pewno trafią, bo zasoby w obiegu one nigdy nie zostają na takim niskim poziomie. E, chyba, że no, o tym mówi tokenomia, ale to trzeba sprawdzić właśnie w tokenomii. Więc to jest taka jedna rzecz, na która, która mnie troszeczkę martwi, więc patrzę na ten pryzmat kapitalizacji rynkowej w tym momencie, nie 65 milionów, ale trochę większej, 325, ale znowuż taki projekt jak Smartki, który pokazał już bardzo dużo, moim zdaniem on obecnie już powinien być, jeżeli byśmy wzięli te 325 milionów tylko i wyłącznie, tak, to on w tym momencie powinien być wyceniony na poziomie około 1 miliarda, czyli dla mnie jest już, jeszcze jest niedoszacowany, czyli jeżeli tutaj byłoby 3 razy, tak, no to 3 razy, czyli tutaj byśmy wpadli na około 200 milionów, to też jest dosyć mało, ale patrzcie, 65 milionów to jest praktycznie bez żadnego marketingu. Tam trochę było ubić boja, coś powiedziane o tym projekcie, że ten projekt w ogóle jest, ale on jeszcze nie zrobił żadnego chyba większego tematu w tym kierunku. I jako zrobi jakiś większy temat, to ta cena też oczywiście się podbije, więc bardzo szybko, czy znaczy co to znaczy szybko, tak? Ale najbliższy próg, do którego będziemy dążyć, jeżeli chodzi o smartki, to jest 200-250 milionów, jeżeli chodzi o market cap, a to dla nas oznacza wzrost 3-4-krotny od obecnego miejsca. Więc cena w tym, wtedy podskoczy od 1 do 1,5 do dolara mniej więcej. No a też zobaczmy sobie, jak wygląda tutaj ten wykres. Wykres jest bardzo ładnie stabilny, bo też prezes tej spółki powiedział, że, bo tu dużo Polaków trzyma ten projekt, że Polacy. Oni nie handlują tym, czyli nie grają tym na giełdach, tylko hodlują. Kupili i hodlują z nie? No zobaczcie, i tak naprawdę mamy bardzo, bardzo mały zakres ruchów, właśnie przez to, że nie jest tradowany, tylko można powiedzieć, że jest hodlowany. Ja y, część, którą kupiłem, gdzieś chyba sprzedawałem przy 30, żeby odzyskać oczywiście swój wkład. No i teraz te, później tego żałowałem, można by było powiedzieć, ale nie, no strategię trzeba realizować. Natomiast ja później, jak oglądałem, właśnie jeszcze filmy. To też widziałem, że no bardzo fajnie ten projekt może się rozwijać. I też popatrzcie sobie, na to, co tutaj wyrysowałem. Na falę, Jak mamy taką falę, mamy jakieś lekkie wybicie, i tak generalnie ta fala się jakby skraca. A no? więc jak się znowu fala skraca to spodziewajmy się większych ruchów. Oczywiście zawsze można pójść w dwie kierunki, natomiast ponieważ smartki jest na początku i jest fajnie rozwijany i mamy dodatkowe pozytywne informacje, no to ja się spodziewam, że jednak pójdzie mocno do góry na półtora dolara. Ja powiem Wam, że na pewno poniżej jednego dolara tego projektu, więc znowuż nie będę więcej sprzedawał, jeżeli on mi urośnie, to przy minimum poziomie 1 dolara, może coś tam się tego pozbędę. Jeżeli chodzi o ten projekt, takie ja mam zamiary. Jeżeli chodzi o ten projekt, no i znowu to jest taki projekt, który mi się podoba też ze względu na to, że jest polskim projektem. I kolejny projekt, na sam koniec, Student Coin. Takie kolejne przypomnienie o tym projekcie. Jeżeli ktoś chce wejść w tak zwane ICO, pamiętajcie, że mamy ICO. I IDO. ICO to jest Initial Coin Offering, to jest coś, co jest robione jakby głównie tylko i wyłącznie przez ten sam projekt i oni w ten sposób się rozwijają. Są jeszcze IDO, które na przykład tak jak Trustful ostatnio Wam pokazywałem, Korzystałem z jakiegoś lunchpadu właśnie do tego, żeby już w jakiejś grupie inwestorów się wywindować. No i oni też zaczęli od bardzo niskiego poziomu, jeżeli chodzi o cenę. Niski to też kwestia jest kapitalizacji i oczywiście ilości tokenów. Natomiast to mi się podoba, że oni praktycznie każdego dnia zamykają jedną lub dwie fazy, tutaj, jeżeli chodzi o zbieranie kasy. I wiem, że przekroczyli już 1 milion dolarów zebranych środków. Więc bardzo, bardzo fajnie, że ten projekt już zebrał tak dużo kasy na swoje funkcjonowanie. No i to, to co wiecie to co już mówiłem kilkukrotnie można go w łatwy sposób właśnie zakupić czyli poprzez Coinbase jeżeli macie portfel i tam jakieś środki lub metamask czyli wysyłacie do nich ether i automatycznie oni jakby przydzielają wam do waszego konta który tutaj jak się zalogujecie zapiszecie no to przydzielają wam automatycznie środki no i za pomocą karty i później możecie zobaczyć jak właśnie wygląda taki portfel, lub też możecie powiedzieć innym osobom, macie tutaj link referencyjny, możecie wybrać, czy chcecie 20% w Etherze, czy 30% w em, Student Coinie. No i teraz tak, ja się na początku zastanawiałem, mówię, jasne, że w Etherze, ale później sobie myślę, przecież jeżeli Student Coin ma wzrosnąć i ja sobie zakładam, że on mi wzrośnie 10-20 razy od Initial Coin Offering, czyli od tego 0.055, no to chyba wolę jednak, żeby to było w Student Coinie. To jest mój wybór, ale się dzielę tym, co do niego wprowadziło. I co tutaj jeszcze chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o kwestię Student Coin? No tutaj gdzieś. A, okej, okay, rundy. Czyli to, co w tej chwili mamy, rundę, zobaczcie, już praktycznie w tym momencie mamy dwa razy więcej niż to, co było w rundzie pierwszej. Czyli krótko mówiąc, jeżeli w tej chwili załóżmy, że ten projekt. By ja kupowałem po tyle, bo kupowałem na samym początku, słuchajcie, powiedziałem nie, ja, ja po prostu wchodzę. Ja przy, z, daję tam jakąkolwiek kwotę, którą wiem, że po prostu mnie w żaden sposób nie zaboli, ale chcę wesprzeć ten projekt i mówię, wchodzę na samym początku, tak, więc kupiłem za tyle. Więc jeżeli teraz no, po tej cenie tylko i wyłącznie to by weszło na jakąkolwiek giełdę, no to ja już mam 2x praktycznie, nie? Zgadza się? Dlatego jak widzicie takie projekty, i widzicie i wierzycie w takie projekty, to nie ma się co zastanawiać, kiedy do niego wchodzić. Po prostu nie ma jutro, nie ma pojutrze, czy coś w tym rodzaju. Tylko jeżeli widzicie, że chcecie w ogóle wejść w jakiś projekt, to mówicie dobra, to ja wchodzę dzisiaj. Jeżeli chodzi o ICO, no bo jeżeli jesteś na giełdzie i widzisz, że jest tak, no to czasami jest poczekasz na ten pullback, w zależności od tego, jak, jaki to był rajd. Jeżeli to był mały rajd, no to 30%, a jeżeli duży rajd, tak jak pokazywałem na AWE, to 50%. tak? Czekasz mniej więcej na takie zakresy, i wtedy sobie kupujesz po drodze, na przykład. Natomiast jeżeli widzicie ICO, no to słuchajcie, im później wchodzicie, tym więcej płacicie za te jednostki i, i tyle. A więc zmniejszacie czy swoją nagrodę, to jest jedna rzecz, a druga to jest zwiększacie ryzyko. Dlaczego zmniejszacie swoją nagrodę? To pokażę Wam taki bardzo prosty kalkulator. Dobra, weźmy sobie kalkulator, który polega na tym 0,055. Mamy tam 0, 1, 1. Czyli tutaj mamy już wzrost, który jest dwukrotny, zgadza się? Prawie dwukrotny, zobaczcie. I teraz tak, jeżeli to nam wzrośnie, powiedzmy, teraz Wy zakupicie, i to nam wzrośnie, powiedzmy, do 1, dziesiątej, to teraz tak. Wy, wchodząc na tym poziomie, zobaczcie, zrobicie 9,90, a jeżeli to wzrosłoby do tego poziomu, to zobaczcie, ile ja zarobię. 18, bo te dwa razy tutaj co było, to ja już mam <noise> na dzień dobry, i to jest, to dwa razy to już, wasze dwa razy, że tak powiem, zmniejsza. Widzicie, ja zrobię 18, a wy zrobicie 9. Dlatego potencjalnie, bo pamiętajcie, to nie wiadomo, czy tak będzie, że to zarobi, wejdzie na ten poziom ceny i tak dalej. Natomiast jeżeli by weszło, no to już w tym momencie, kiedy to jest już dwa razy większe od tego momentu początkowego, to zobaczcie jaka jest różnica między jednym a drugim. Dlatego wtedy warto wchodzić szybciej. Tak? Natomiast jeżeli i tak zakładamy, że to wzrośnie powiedzmy do jakiejś tam ceny naszej, to i tak tutaj 9x w stosunku do nawet jakiejś małej sumy, która tutaj jest, to są olbrzymie zwroty pieniędzy. Natomiast co chcę wam powiedzieć, że warto po prostu korzystać z takich projektów jak mamy ICO czy IDO, o którym właśnie ostatnio trastłupie mówiłem. I trastłup chyba było jak pokazywałem była cena 1,50, 1,70, a w tej chwili, po tamtym właśnie socie, która była, jeżeli chodzi o ten cały lunchpad, już cena teraz słupa wzrosła do 2,80, czyli już 2x wzrosło od tamtego momentu. Tak, To jest bardzo już fajny taki zarobek, jeżeli chodzi o samego teraz chłopa plus jeszcze właśnie ten SOT, który będzie można zakupić właśnie przy tym projekcie. Więc to są bardzo, bardzo fajne rzeczy, jeżeli chodzi o funkcjonowanie, a w szczególności, kiedy mamy rynek HOSY. Zupełnie inaczej się zarabia, kiedy jest rynek HOSY, a zupełnie inaczej, kiedy się zarabia na rynku BESY. No i tyle, jeżeli chodzi o podpowiedzi, jeżeli chodzi o zarabianie kasy. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie tak. Tak zwykle, kliknij subskrypcję, kliknij łapkę w górę, zostaw komentarz, zadaj pytanie, jeżeli coś było dla Ciebie niejasne. I tyle, widzimy się na kolejnym filmiku. Trzymaj się, cześć.